Szanowni Państwo, proszę uwagę. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Mnie. O zabranie głosu proszę burmistrza Nowego Tomyśla, pana Henryka Helwinka. Szanowni Państwo, droga młodzieży, drogie dzieci. Są w naszym kalendarzu dni szczególne. Te dni to rocznice wydarzeń stanowiących o istocie naszej tożsamości. Tożsamości narodowej. Wyjątkowe miejsce pośród nich zajmuje 11 listopada. Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy i świata, a przede wszystkim w dziejach Polski. W historii powszechnej dzień ten to data zakończenia I wojny światowej. My, Polacy, kojarzymy go jednak w pierwszym rzędzie z momentem odzyskania suwerennego bytu. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów niepodległościowych państwo polskie odrodziło się i wybiło na niepodległość. Pierwsza wojna światowa przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom Polski. Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji i wojnie domowej. Wielonarodowa monarchia austro-węgierska rozpadła się i chyliła ku upadkowi. A Niemcy ugięły się pod naporem państw Antanty i podpisały z nimi rozejm. Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać utraconą niepodległość. Taka sytuacja stwarzała dla Polski doskonałą koniunkturę polityczną, niespotykaną od ponad 100 lat, by wreszcie ziściło się marzenie wielu pokoleń Polaków o wskrzeszeniu suwerennego bytu narodowego. Widząc klęskę zaborców, Polacy na ziemiach polskich zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną, tworząc zręby przyszłego państwa. W dniu 10 listopada 1918 roku powrócił do kraju Józef Piłsudski, od lipca 1917 roku internowany przez Niemców w magdeburskim więzieniu. Jego przyjazd do Warszawy wywołał entuzjazm ludności stolicy i masowe rozbrajanie okupantów niemieckich. Jeden z obserwatorów tych wydarzeń tak to wspomina. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy. Robotnik, urzędnik porzucał pracę. Chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach. Rozczulano się na widok polskich kolejarzy, ba, na widok polskich policjantów i żandarmów. W dniu 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna, utworzona rok wcześniej i zależna od zaborców i okupantów, przekazała władzę wojskową w odradzającej się Polsce Józefowi Piłsudskiemu, a w 3 dni później postanowiła się rozwiązać i całą władzę w państwie złożyła w jego ręce. W dniu 22 listopada Józef Piłsudski ogłosił się naczelnikiem państwa
i razem z premierem Jędrzejem Moraczewskim podpisał dekret o tymczasowych władzach Republiki Polskiej. O utrwalenie i utrzymanie dopiero co odzyskanej niepodległości przyszło narodowi polskiemu toczyć jeszcze krwawe boje. 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które przywróciło Wielkopolskę do macierzy. Na wschodnich kresach Polski oddziały samoobrony walczyły z bolszewikami. Ponadto potrzeba było trzech powstań śląskich w latach 1919-1921, by część Górnego Śląska znalazła się w granicach Polski. Przypieczętowaniem dzieła odrodzenia Rzeczypospolitej była sierpniowa Bitwa Warszawska 1920 roku podczas toczącej się wojny polsko-bolszewickiej o jej granicę wschodnią, w której naród polski obronił dopiero co odzyskaną niepodległość. Szanowni Państwo, odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach państwa polskiego. Był to bowiem akt historyczny wprowadzający Polskę po długim okresie nieobecności do grona suwerennych państw. Godzi się odnotować, że dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą sejmową z kwietnia 1937 roku. Mimo iż w II Rzeczypospolitej do czasu wybuchu II wojny światowej święto to obchodzono tylko dwukrotnie, miało ono dla milionów Polaków ogromne znaczenie. Było jednocześnie wyrazem szacunku dla minionych pokoleń walczących o wolną ojczyznę oraz nadziei dla przyszłych, myślących o jej rozwoju i potędze. Niestety w latach 1939-1945, a więc w czasie okupacji hitlerowskiej, oficjalne, jawne listopadowe świętowanie i każde inne przejawy polskości były niemożliwe. Podobnie rzecz miała się zaraz po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to władze komunistyczne w 1945 roku zniosły obchodzenie 11 listopada jako święta niepodległości, wprowadzając zamiast niego święto odrodzenia Polski, przypadające na dzień 22 lipca dla upamiętnienia manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 11 listopada jako dzień zbiorowej pamięci o przedwojennym święcie niepodległości, które symbolizowało niepodległe i w pełni suwerenne państwo polskie, był dla ówczesnych władz nie do zaakceptowania. Nastał wreszcie 15 lutego 1989 roku, kiedy to Sejm stosowną ustawą ponownie ustanowił dzień 11 listopada świętem narodowym. Szanowni Państwo, droga młodzieży, drogie dzieci. Rocznica odzyskania niepodległości, podkreślmy to raz jeszcze, jest największym i najważniejszym świętem narodowym. Oby nie kojarzyła się, jeśli nie przypada w niedzielę, li tylko z dniem wolnym od nauki i pracy. W czasach powszechnej globalizacji pojawia się niestety tendencja zanikania takich między innymi pojęć jak patriotyzm, które dla naszych ojców, dziadów i pradziadów były niezwykle ważne. Szanowni Państwo, niech to dzisiejsze spotkanie przy pomniku bohaterskich powstańców wielkopolskich sprzyja patriotycznej refleksji i pobudzi w nas wolę intensywniejszych działań kształtujących świadomość Polek i Polaków w duchu umiłowania wartości, które okupione zostały cierpieniem, krwią i życiem tysięcy naszych rodaków.
Szanowni Państwo, oddajmy należyty hołd i szacunek wszystkim tym, którzy walczyli o wolność. To dzięki nim możemy żyć dzisiaj w wolnej ojczyźnie. To ich dziedzictwo i zasługa. To ich walka, nadzieja i wiara. Pamiętamy o wszystkich bohaterach imiennych i bezimiennych i jesteśmy wdzięczni za ich najwyższą ofiarę. Złóżmy symboliczne wiązanki kwiatów pod pomnikiem powstańców wielkopolskich. O złożenie kwiatów proszę delegację Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych.
sztandary wyprowadził.